zaśpiewać, trochę też dla dorosłych, ale dzieci, które uczestniczą w życiu dorosłych, myślę, że też to załapią. Ale zrobimy to tylko i wyłącznie pod warunkiem, że macie na to ochotę. Jest taki gość, nazywa się Radek Skubaja, czyli Skubas. Czy ktoś go zna? Zna, fajnie. On napisał muzykę do tego numeru, a ja napisałam słowa. Okazuje się, że nasze historie się spotykają, ponieważ mamy jakieś tam złożone relacje z naszymi tatami. I ma to duży wpływ na to, jak układamy swoje relacje z naszymi najbliższymi. On z kobietą, a ja z mężczyzną, z mężem. I ponieważ gadaliśmy o tym, wypiliśmy morza kawy i rozmawialiśmy o tym długo i postanowiliśmy, że napiszemy właśnie o tym piosenkę, to tak właśnie powstał utwór Jak rozmawiać. Ja dzisiaj nie mam tutaj Radka ze sobą, ale postaram się zaśpiewać i jako kobieta w tym dialogu, i jako mężczyzna. Na początek jako kobieta. Jak rozmawiać?
Patryk Szczepański.